A ja już teraz zapraszam Państwa serdecznie na pierwszą walkę mistrzowską. Walka o pas zawodowej mistrzyni świata Federacji WBO. Kategoria superpiórkowa. Pojedynek został zakontraktowany na 10 nóg. A do narożnika niebieskiego wywołuje zawodniczkę z Argentyny. Była mistrzyni świata WBA oraz WBC wady superpiórkowej. 27 zawodowych pojedynków, 16 wygranych, 10 przegranych, 1 zremisowany, 1 wygrany przez KO. Przed Państwem Itaka Soledad Matis. Dueña de cinturones, va cumpliendo sus metas. Siempre para adelante, que hoy va a subir al ring. Esa es la Itaka y se respeta. La boxeadora, la matadora, que pega duro y ella nadie perdona. Llevan los genes, sangre campeona. De la Argentina y de la mil al mundo. Taca, 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 son la Itaka, señores. Taca, 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 y va derribando muros. Taca, 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 son la Itaka, señores. Pum, pum. Y hoy se queda con el título. Taca, 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 son la Itaka, señores. Taca, taca, y va derribando muros. Taca, 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 son la Itaka, señores. Pum, pum. Y hoy se queda con el título. Ladies and gentlemen, panie i panowie, do narożnika czerwonego wywołuje zawodniczkę z Polski. Zawodniczka stajni Dymek z Boxing Promotion. Była mistrzyni Europy, aktualna mistrzyni świata. Dziś czwarta obrona mistrzowskiego tytułu. 17 zawodowych pojedynków. Wszystkie wygrane, w tym 2 przez KO. Polska królowa boksu, Ewa Klobrodnicka! Ewa Brodnicka, mistrzyni świata Federacji WBO. 4 października zmierzy się Soledad Matis, byłą mistrzynią świata WBA i WBC. Ostatnią walkę wspominałam fantastycznie. Wygrałam, zdominowałam rywalkę technicznie. Teraz dobra kombinacja trzech ciosów prostych do pani Brodnickiej. Wszystkie celne. Kiedy ogłaszają moje zwycięstwo, nie jestem w stanie wytłumaczyć euforii, zadowolenia, ekscytacji, jaką wtedy czuję. Jakby cały świat leżał u moich nóg. Nie mogę się doczekać, kiedy ponownie stanę przed publicznością częstochowską na ringu. Za chwilę wychodzę do ringu. Mam nadzieję, że będę słyszeć. Lewa, prawa, lewa! Tak się bije, Ewa! Wiedzą, że jest.
jesteś jedną z F, tych najmilszych i na medal. Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł na mych uczuć tajny ślad. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie. Tylko ja mój sekret znam. Przyjaciół chór śpiewa głośno cały refren. Który na to wpadł, który odkrył ślad, w tajemnicę mą się wkradł. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zna. Tylko ja mój sekret znam. Nikt na świecie nie wie, że się kocham pewnie. Nikt na świecie nie wie, nie wie. Tego nikt nie Ladies and gentlemen, panie i panowie, za chwilę zapowiem pojedynek, za chwilę przedstawię państwu również obsadę sędziowską z ramienia WBO. Ale zanim to nastąpi, poproszę wszystkich państwa o powstanie. Ponieważ jest to walka mistrzowska, za chwilę usłyszycie państwo hymny narodowe. Rozpoczynamy od hymnu Argentyny. Szanowni państwo, teraz serca w górę. Jak najgłośniej potraficie. Hymn Polski. A zatem rozpoczynamy pierwszy z pojedynków mistrzowskich. Walka o pas zawodowej mistrzyni świata Federacji WBO. Narożnik niebieski. Była mistrzyni świata WBA oraz WBC. 27 zawodowych pojedynków. 16 wygranych, 10 przegranych, 1 zremisowany.
pochodząca z Argentyny. I taka Soledad Magic! O mistrzostwo świata. Super piórkowa. Narożnik Brodnicka, proszę popatrzeć, o 4 lata młodsza od rywalki, o 7 cm wyższa, niepokonana do tej pory, 17-0, no i jej rywalka Edith Matisse, bo tak się powinno je wymawiać, ma holenderskie pochodzenie, 16 wygranych, 10 porażek, 1 remis. I będzie tutaj ciekawie, na pewno Leszek Jankowiak poprowadzi ten pojedynek w ringu. Sędziowie Martinez, Montella, Palomo. Czasowy widzimy Ewę i jej rywalka Edith Soledad Matisse. Na wadze była mała afera, bo Brodnicka pocałowała rywalkę, ta ją uderzyła w policzek, Ewa oddała, także ta afera stała się przedmiotem no, nawet takiej międzynarodowej debaty, bo nawet największy angielski dziennik The Sun zamieścił zdjęcia z tej afery i to było, o tym się mówiło w całej Europie, no ale tutaj najważniejsze jest to, jak będzie w ringu Brodnicka, broni Mistrzostwa Świata w super piórkowej WBO. Zdobyła ten pas wygrywając jednogłośnie na punkty z Irmo Adler w Częstochowie, właśnie tutaj. Trzy razy go broniła, wygrała jednogłośnie na punkty z Sarą Pucek w Częstochowie, jednogłośnie na punkty z Nozli Popel w Lublinie i niejednogłośnie na punkty 2 do remisu z Janet Perez w Bieleniej Górze, w czarnej spódniczce jest Brodnicka, w czerwonej z Matisse, była mistrzyni świata piórkowej WBC i WBA. Jak będzie teraz w starciu panującej mistrzyni z byłą mistrzynią? Brodnicka mówiła o rywalce, że jest bardzo śliska, solidna, doświadczona, nieobliczalna. Wilku w ringu potrafi mieć kilka twarzy. Nie wiadomo, jak z nią walczyć, czy na nogach poruszając się, czy w półdystansie, ale zapewniała, że jest przygotowana na wszystko. Stara się dystansować, nie dopuszczać do półdystansu Brodnicka. Ewentualnie, jeżeli jest w półdystansie, widzimy klinczuje, ale też zadaje ciosy z prawej ręki. Bo sędzia Kowal nie wkracza, nic wielkiego się nie dzieje. Można było się spodziewać, że styl rywalki Matisse będzie znacznie bardziej agresywny. Teraz trafiła prawą ręką i w odpowiedzi Ewa również z prawej. No dobra, przyspieszenie i też stara się Ewa zrewanżować. Okay. Przypominam, że pierwszego starcia dzisiejszej gali są miasto Częstochowa, Tymek z Okna i Drzwi, restauracja Babci Maliny, Budwel. I pierwsza runda za nami w narożniku Matisse i jej mąż i trener Mario Narváez. W ogóle to jest bokserska rodzina. Edith ma trzy córki, najstarszy Milagros i Sasza boksuje amatorsko. Jej mąż i trener, właśnie widzimy go, Mario Narváez. To były zawodowy bokser, brat mistrza świata Omara Narváeza. Zawodowo walczyli też jej ojciec Mario Matisse, wujek Miguel Steinbach, a nawet matka, która stoczyła jedną zawodową walkę. Ewa Brodnicka i Dag Gaskaren. No i kibice Cleo, bo taki ma przydomek Brodnicka. Box.
Brodnicka intensywnie przygotowywała się do tej walki. Przez dwa miesiące miała aż 8 sparring partnerek, w tym mistrzyni świata Szkotkę Rankin, mistrzyni Europy Łoszkę Bortot, znaną Łoszkę Gentili, a także pieściarki z boksu amatorskiego. Rywalki się zmieniały, Ewa walczyła, także z kondycją powinno być wszystko ok. 7 lat temu pierwszy raz po tytuł chciała sięgnąć Matysę, przegrała wtedy jednogłośnie na punkty do IBF. Kobiet oczywiście. Rok później również podjęła drugą próbę wejścia na szczyt bokserskiej Federacji WBA i wygrała z Ogleidą Suarez. No, ale to było 6 lat temu. No, stara się spychać do defensywy polską pięściarkę. Sporo klinczu i takiej nie najczystszej walki. Nie ma za bardzo miejsca, gdzie wyprowadzić cios tutaj w tym półdystansie, gdyż Ewa jest bardzo, bardzo blisko rywalki. Sędzia Leszek Jankopak ma sporo uwag w tej drugiej rundzie do boksu Ewy Brodnickiej. Natomiast tutaj stara się Ewa boksować całkowicie na dystans i bardzo unika tego półdystansu, mimo że teraz widzimy spycha od razu rywalkę do lin, ale nie za bardzo zostawia jej miejsca do tego, aby ona wyprowadziła cios. Druga runda za dami. Ewa Brodnicka i Gaz Karen była bardzo zadowolona z treningu z Gazem. Były bardzo intensywne, jak mówi, nie było wolnego zadawania ciosów, tylko bam, bam, bam. Ćwiczyli z Gazem Karenem walkę, między innymi w półdystansie wymiany, pracowali nad pracą nóg i lewym prostym. Trzecie starcie. Matysa mówiła przed walką, że ma wielką motywację. To jej pierwsza walka w Europie. Wcześniej dowiedziała się o tym, że ma walczyć z Brodnicką i miała czas na przygotowania. Lewym prostym stara się powstrzymać Brodnicka rywalkę na dystans. No to jest właśnie to, co już wspominałem, co mówiła Brodnicka, że dużo pracowali nad lewym prostym z Gazem Karenem. No widać, ten lewy prosty nieźle funkcjonuje. Ja myślę, że zdecydowanie lepiej praca nóg, bo widzimy, że dobrze porusza się i zmieniam kierunki poruszania się w lewo, w prawo, nie przyzwyczajając za bardzo rywalki do... do tego, aby ustawiła się odpowiednio. No i teraz trafia na lewym sierpowym Matysę. Przyciska do Linewa tutaj ewidentnie rywalkę, nie dając jej za bardzo miejsca do tego, aby zadawała ciosy. I od razu widzimy, klinczuje w momencie pół dystansu. A walka nie jest zbyt piękna, dużo klinczów i tak chyba będzie do końca. Nie trzyma. Boks. Zmaga się doping dla polskiej pięściarki. Myślę, że dobra taktyka w sumie Ewy na zniwelowanie, można powiedzieć, boksu
rywalki, w sensie w momencie zagrożenia clinch i przepychanie ją do lin. No i widzimy Mariona Narvaeza, trener i mąż Edith Matys. Kategoria super piórkowa, Matysse. Ten został zakontraktowany na 10 rund. Ciekawe, czy jakaś rodzina z Lukasem Matysem, panie Andrzeju. Tak, tak, tak. To jest oczywiście, że brat, to jest trener. Rodzina, tak. To jest brat jej. Łukasz Matysse, byłem mistrz świata WBA w półśredniej i interim WBC w lekkiej. No to jest też to w jej rodzinie starszy brat Walter, który w 25 walkach znokautował 24 rywali, zanim nie przegrał z Paulem Williamsem. No. Jest jeszcze Ezakiel, który ma wielki talent, trenuje u Roberto Garcia. No, także bokserska rodzina. No. Całe życie mojej rodziny, jak mówiła Edith Matysse, jest związane z boksem. Nie ma dnia, żebyśmy nie byli w sali treningowej. I zapowiadała, że zaskoczy Brodnicką wysoką formą. No, na razie nie zaskakuje. Trafiła Ewa przed momentem prawym prostym. Podwójny lewy prosty, prawy na korpus, wykonanie Brodnickiej. I clinch, ale tutaj widzimy, że z drugiej strony Matysse również clinchuje. No, teraz mocny cios na korpus w wykonaniu pięściarki z Argentyny. Ten cios wszedł i też lewy podbródkowy również mocny. I odpowiedź lewy Brodnicki na korpus, ale taki troszeczkę bez siły. Trzyma dystans, kuje, pracuje nogami lewa Brodnicka. No, ten cios przed momentem nie doszedł celu. Trzymaj, Ewa, nie trzymaj. Kolejne uwagi. Pracowała też dużo z trenerem przygotowania fizycznego nad poprawą siły ciosów. Sparring partnerki, bo między innymi Gentili, z którą walczyła, oceniały podobno, że bije silniej. No na razie tego to trudno stwierdzić. No, trudno stwierdzić, bo sporo jest takich szarpanych ciosów w klinczu. Myślę, że też Matysse nie do końca pasuje ta ruchliwość na nogach Ewy Brodnickiej. Bueno, porque está faltando. Bueno, por eso, porque te dejas encima cuando ella viene, hazme este pasito. Quebrame las caderas, eso es lo que te estoy pidiendo. No, ponerwowany jest Mario Narváez z występem żony. Niestety nie wiem, co mówi do małżonki. No, żeby ustawiała się bokiem, nie tylko w jednym kierunku. Dokładnie, można atakowała, tak? Po mowie ciała, bo no, to jest jedyna też logiczna. Uwaga, tutaj też zbyt dużo miejsca pozostawiają do tego, aby ona mogła spokojnie pracować na nogach i utrzymywać swój dystans. Round 5. Szósta, piąta runda, zostajemy dla Rożyny. Box. Na wstecznym biegu Brodnicka nie przyjmuje zaproszenia do bójki, stara się lewym prostym cały czas powstrzymać na dystans Matysse. Opuściła lewą rękę Ewa Brodnicka, prowokując. Zbliżenie dystansu, ale wystrzeliła też prawym prostym. Trzymaj!
No nie ma tutaj płynności walki, jest cios, dwa i klicz. Tak, no. Taka taktyka chyba na ten pojedynek. No przecież możliwości jest sporo tutaj. No teraz no, wreszcie dobra kombinacja. Ale nie, ten klicz jest tutaj niepotrzebny, praktycznie nie ma zagrożenia żadnego ze strony Matysse. Bez ciosów padła Ewa. Próba lewego prosta, ale wyprzedziła Matysse prawym sierpowym. No, teraz mocne lewe sierpowe. Jej wykonanie, no, ale trzyma cały czas Ewa. Tutaj klinczuje. Uniemożliwiając jakikolwiek atak. No teraz taki prawy na prawy na prawy, można powiedzieć, tak? No i koniec tego starcia. No siga para atrás, no siga para atrás. Ella se ahí, quebrada, boludo, quitada. Pase. No tak, brakuje tutaj zejścia z linii ciosów, obejścia. Tak to chyba trzeba odczytać te gesty małżonka i trenera Edith Matysse. Półmetek walki za nami, można powiedzieć, że bez większej historii. Mamy jeden przebieg cały czas, czyli aktywną pracę na nogach Ewy Brodnickiej i próbę przedostania się do półdystansu Matysse. Widać jak ustawia prawy sierpowy, widzimy Ewa Brodnicka. Momentem tak bardziej bocznie ustawiła się, aby ten cios miał więcej siły. Teraz lewy sierpowy i przejście na środek ringu. A nie jest to ekscytująca walka, ale konsekwentnie realizuje swój plan taktyczny Brodnicka. Wykorzystuje przewagę zasięgu rąk. I teraz unik rotacyjny, zejście na środek ringu. Dużo niecelnych ciosów. Tak, dokładnie. Ten prawy w ogóle nie wchodzi. Teraz trafiła w końcu lewym sierpowym mocnym Brodnicka. Ale nie powstrzymała Matysse. I pracuje na korpus Matysse, widzimy, jest aktywna tutaj. No, Matysse, Argentynka, ale od strony dziadka to jest i ojca pochodzenie holenderskie, a od strony matki niemieckie, także tutaj te więzy krwi są pomieszane. No sporo pracy ma Leszek Jankowa, jak widzimy, momentami. I teraz dała się złapać lewym sierpowym Ewa, nie zdążyła zablokować tego ciosu. Kolejna runda tego pojedynku za nami. Przypominam, oglądacie Państwo walkę mistrzowską o pas zawodowej mistrzyni świata Federacji WBO. W narożniku niebieskim Argentynka i taka Solida Matis i w narożniku czerwonym Polka stali Tymek z Boxing Promotion Ewa Kleo Brodnicka. Ring wolny. Siódme starcie. Cały czas przypomina Leszek Jankowiak, wie, żeby nie ściągała i nie trzymała. Widzimy, że Matysse też nie pali się już do takiego ataku paragonowego. No teraz
dopiero pierwszy. Teraz jest też zmęczony. Znów mocny lewy sierpowy Brodnickiej. No, po raz kolejny strzeliła mocno lewym sierpowym. Ten lewy prosty nie ma dużo mocy, jest taki pykany, ale te lewy sierpowe były naprawdę mocne. Nie ściągaj, Ewa, nie ściągaj! Ma problem też chyba z celnością tej prawej ręki. Tutaj powinna być zdecydowanie bardziej aktywna. Ona próbuje przepchać tak naprawdę rywalkę, zamiast aktywnie wyprowadzać ciosy w półdystansie. Tym przepychaniem no, zatrzymuje co prawda chęć walki Matysen, natomiast no, za dużo z tego nie wynika. Ani dla widowiska, ani dla Ewy w oficjalnym rozrachunku na kartach punktowych. Naprawdę bardzo mało ciosów celnych w tej walce. Bardzo oszczędne w zadawaniu celnych ciosów. O, ten lewy sierpowy to był najmocniejszy cios, jaki do tej pory padł. No ale to na palcach jednej ręki można policzyć takie efektowne, mocne, celne uderzenia. No i runda ósma tego pojedynku. W większości no wszystkie mają podobny przebieg. Tak, no, stara się atakować Matysę. Okej, okay, no tylko po co ten klincz teraz tutaj, panie Andrzeju? Przepraszam za irytację, ale po co ten klincz tutaj, bo tu się nic za dużo nie dzieje. Ewa mogłaby zdecydowanie inaczej wykorzystać ten czas i ten moment. Momentami wraca do tych swoich starych złych przyzwyczajeń. O, bez ciosu klincz. Ale tu nic się nie dzieje, nie ma zagrożenia większego. Teraz widzimy dwa ciosy sierpowe i od razu no jest w pewnym stopniu panika ze strony Polki. Zupełnie niepotrzebnie wystarczyłoby zachować zimną krew i odpowiednio przygotować kombinację. Tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, Matysę też ma sporo miejsca i luk w swoim boksie, który przy tak dobrej pracy nóg w Brodnickiej można wykorzystać zdecydowanie lepiej. O, w ten sposób, spokojnie. Przyjąć i odpowiedzieć dwoma ciosami. I przechodzić, obchodzić rywalkę. Bez ciosu, widzimy, dochodzi do klinczu, no to na pewno nie jest dobre dla widowiska, a kosztuje sporo sił, aby przytrzymać, przepchać. Brzydka walka. Trzymaj. Więcej klinczów i takich łagodnych zapasów niż boksu. No teraz dobre prawy, lewy sierpowy, ale ponowić to. Jak to wchodzi, to dlaczego nie korzystać z tego? Dobry unik Brodnickiej. No i znów klincz. No i lewy prawy, no. Lewy prawy ładnie wszedł. Natomiast... Nie wiem, tutaj jestem ciekaw karty punktowej Maćka Myszkina, jak to wygląda, przyznam szczerze. O!
No i co się dowiedziałeś? Niewiele. Bardzo brzydki charakter pisma. Pięć do trzech dla Matysa i Maćka. Niechętnie, no ale gdzieś tam podzielam tą opinię. Zostajemy w narożnie. Box! I nadal na tarcie Matysse. Więcej ciosów, mniej klinczy, no tak można by było poradzić Ewie, no ale mądrymi radami piekło, droga do piekła jest wybrukowana, Anna walczy inaczej. No są momenty, kiedy naprawdę te ciosy dochodzą. I uważaj na głowę, kolejna uwaga do Brodnickiej. O, i dobra broń, rotacyjny lewy sierpowy. Tak, to jest dobra broń Brodnickiej. Nie ściąga, Ewa, nie ściąga! Bek! No, próba teraz prawego, to ewidentnie chodzi na tą prawą rękę Ewie. Matysse, teraz dobra kombinacja lewy-prawy, no ale... Klincz. No i w tym klinczu aktywna Matysse. Spadaj na nią, nie trzymaj. Nie trzymaj, nie trzymaj, nie ściągaj. No i teraz na zakończenie. Dobra seria ciosów Brodnickiej. Dziewiąta, za chwilę runda. No i za chwilę ostatnie starcie. Ostatnią rundą tego pojedynku. A przynajmniej oglądać Państwo walkę o pas zawodowej mistrzyni świata Federacji WBO. Tutaj znowu lewy sierpowy w wykonaniu Matysse. Drugi lewy sierpowy już nie doszedł. I jest trzeci. Ta runda troszeczkę dla pięściarki z Argentyny chyba cały czas. Ostatnie starcie, proszę Państwa, pojedynku o Mistrzostwo Świata WBO w wadze superpiórkowej. Czwarta obrona tytułu, wykonanie Piątkowskiej i zdecydowanie najtrudniejsza ze wszystkich dotychczasowych. Agresywnie zaczyna od razu od pierwszego starcia Matysse, czy od pierwszej sekundy. O, teraz dwa ciosy ładnie wsadziła jej Ewa i prawy również. Cały czas do przodu Matysse, to jest jej taktyka. Teraz ładnie dwoma prostymi powstrzymała rywalkę, czyli Brodnicka. I tutaj widzimy w kombinacji, schodzimy z linii ciosów, po co klincz, tak? Oj. Półmetek ostatniej rundy. Stara się jak może, widzimy Matysse na to, aby docisnąć, można powiedzieć, Ewę w tym boksie, ale póki co skrzętnie utrzymuje dystans Brodnicka, aczkolwiek no tak jak możemy mieć
Żal do tego, że tak często doprowadza do klinczu. No i ostatnie sekundy walki. Zmęczona jest już chyba Brodnicka. Bardzo. W geście triumfu Edith Matysse podnosi ręce do góry, nie padły sobie w ramiona po zakończeniu walki, co jest zwyczajem. Zachowuje się jak zwycięzca Matysse, no ale poczekajmy na werdykt. Co sądzili sędziowie? No i potwierdziło się to, co mówiła przed walką Ewa Brodnicka, że walka jest śliska, nieobliczalna, że może mieć w ręku kilka twarzy. No miała jedną właściwie twarz, czyli twarz takiej agresorki, cały czas do przodu, cały czas atakowała. No i widzimy promotora, widzieliśmy pana Grabowskiego z Piątkowski z Brodnicką. Płacze Matysse. Myślę, ze wzruszenia chyba. Ze szczęścia, czy jest jakiś przeciek? Z rozpaczy, nie wiem. I dziękuję publiczności. No teraz miły gest, bardzo. No, Brodnicka podnosi do góry rękę Matysse, żeby to był symboliczny gest. No, czekamy na werdykt. Wspominałem, że tam było trochę wygłupów, żartów na ceremonii ważenia, ale walka już była sportowa. Po zakończeniu walki też sportowa atmosfera. I czekamy na werdykt. Soledad Edith Matysse kontra Ewa Brodnicka. Ten pojedynek już za nami. Przed nami tylko werdykt. Walka, no, trzeba powiedzieć szczerze, że trochę rozczarowała. Było za dużo klinczu, za dużo przepychania, za mało czystych ciosów. Proszę Państwa, w ringu jest już superwizor z ramienia WBO, pani Beata Peszkę. No i proszę Państwa, oto jak punktowali sędziowie. Sędzia Oliver 96-95 Matysse. Sędzia Martinez 96-94 Brodnicka. Sędzia Montella 97-93 Ewa Cleo Brodnicka. A więc nie jest...
jednogłośnie stosunkiem głosów 2-1 wygrywa Ewa Brudnicka 96-95 dla Matysa, 96-94 dla Brudnickiej, 97-93 dla Brudnickiej, a więc czwarta obrona tytułu w wykonaniu Brudnickiej. Niech może się pogodzić z tym werdyktem Matysę. Pokazuje, że to ona wygrała. Panie Andrzeju, będą jakieś kontrowersje. Panie Andrzeju, to dla mnie też wygrała Matysę. Przyznam się, że. No ale spokojnie. Brudnicka! I proszę Państwa, teraz tak, w Polsacie Sport Fight Studio, Super Polsacie i Polsacie Sport Reklamy.